Cześć, wam dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule. Nie wiem jak wy, ale ja zacząłem się tak makabrycznie czuć dzisiaj. Było kilka pięknych dni, gdy czułem się jak młody bóg, było super, było słonecznie, było pięknie, a teraz znowu jest pucha, jest okropnie. Jesień wróciła, plus sąsiad wierci wiertarą od 6 rano. Nie no, nabijam się. Mamy nowe informacje na temat eventu, który będzie po Contending Tides. O Contending Tides też dziś wspomnimy, ale Wishful Drops i to nie jest wszystko, co na nas czeka. Zdziwiłem się, bo będzie tego troszkę więcej. A więc na dole w przypiętym komentarzu macie link do artykułu z oficjalnej strony miHoYo do HoYoLab i tu będą szczegóły rozgrywki do Wishful Drops. Bez ostrzeżenia źródła wody na granicy między Mondstadt i Liyue stały się gorzkie. Czy to może oznaczać koniec przemysłu winiarskiego w Mondstadt? Ale się Diona nakręciła w tym momencie? Na to nie wpadła wcześniej, wystarczy zaturzyć wodę. Wszyscy się pochorują i nikt nie będzie pił alkohol. Nie, nie, jeżeli będzie subquest z Dioną, że ona będzie brała wody gorzkiej na zapas, żeby ludziom zatruwać drinki, to ja nie wyczynię. Podczas tego wydarzenia podróżni będą mogli ubrać Inquisitive Endor, aby chwytać Oceanid Creatures w wyznaczonych miejscach, czyli te pokebole, które mieliśmy na likach tam, nie wiem, ze 2 czy 3 miesiące temu. Zwiększaj sobie postęp eksploracji obszaru i wykonuj zadania, aby zdobyć nagrody, w tym pamiątkowy gadżet Endora, czyli będziemy mieli tego nowego mini peta, o którym zresztą też już wspominaliśmy. Serca wiosny. Heart of the Spring, nie jestem pewny, czym są te serca wiosny w tym momencie. I Primogemy, cieszy nas to bardzo. Po ukończeniu wyzwania wydarzenia Wściekłość Rodei, podróżni mogą użyć serca wiosny lub oryginalnej żywicy. Oryginalnej żywicy, jak to źle brzmi. Rezinu, po prostu energii, aby zdobyć materiały expa do postaci, tudzież inne nagrody. Ta Wściekłość Rodei to jest ten drugi bajer, którego nie skojarzyłem, że to są dwie różne rzeczy tak naprawdę. Więc od kiedy do kiedy? Wishful Drop startuje 9, a kończy się 16. 9 to jest jutro, tak? Tak, 9 to jest już jutro, czyli jutro o 10, czyli o 11 naszego czasu, jeżeli nic nie pokręciłem, startuje ten event, a zakończy się 16 minutę przed 4 w nocy. Wymagana jest 20 ranga przygodysty i po wykonaniu zadania, które się będzie nazywało Life Flows On, otrzymamy ograniczony dostęp do Inquisitive Endora, czyli do tego mini peta, podobnie jak było z Silly. Na początku dostaliśmy jednego Silly, z którym biegaliśmy i szukaliśmy tych ukrytych skarbów, a później za tą specjalną walutę z tamtego eventu mogliśmy sobie Silly przygarnąć permanentnie. Z czasem obszary eksploracji będą się stopniowo odblokowywać. Po wyposażeniu Inquisitive Endora możesz się przyzwać na obszarach eksploracyjnych, czyli podobnie jak było z tamtym eventowym Silly. Jeśli nie jesteś w obszarze eksploracji, nie odpowie na twoje wezwanie, czyli dokładnie tak samo jak było z eventową Silly. Czyli tak, załóż Inquisitive Endora i wezwij Inquisitive Endora w obszarze, który jest obszarem eksploracji tego questa. Będziemy polowali na te wodne stworki. W ogóle to mi się skojarzyło w tym momencie bardzo z moim pomysłem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Albedo miał wchodzić i był ten filmik z jego obrazami. Mówiłem, że tam, no, jak mu pouciekają te obrazki, ożyją i uciekną i będziemy musieli na nie polować. To jest dokładnie ten sam koncept, tylko tutaj od Oceanida uciekły te wodne stworki, na które my będziemy polowali. To znaczy uciekły, czy on nie wysłał, whatever. Nie wiem jeszcze, jak to fabularnie będzie rozegrane. Dowiemy się w przyszłości. Tutaj dwa dziki idą, no, czołowe. Po wyposażeniu Endory nasze zdolności zostaną zastąpione przez Endora Bubble Speed, czyli będziemy rzucali pokebolem, przepraszam, pluli bańkami wody. W razie potrzeby podróżnicy mogą przełączać się między umiejętnościami, czyli możemy to też wyłączyć. Możemy użyć tego Bubble Speed, czyli tego splunięcia banieczką, aby schwytać niektórych wrogów, przytrzymaj, aby dostosować odległość, czyli trzeba będzie podejść, byle nie za blisko, żeby nas nie zagrowały i zacząć w nich. Użycie krajo może ułatwić chwytanie wrogów. Kiedy bańka więzie oceanidowe stworzenie, Endora może je wchłonąć, zwiększając postęp eksploracji obszaru. W pełni zbadaj obszar, aby zdobyć nagrody za ten obszar. Uwaga! Pokonanie oceanicznych stworzeń zamiast ich schwytania nie zwiększy postępów eksploracji. Czyli wiecie co, bierzecie kogoś od krajo, na przykład Dionę, jeżeli macie Dionę, tak jak ja, w miarę sensownie zrobioną, strzałami, to coś zamarza i wtedy plujemy tą Endorą w niego i łapiemy, mamy kolejnego Pokemona. Użyj Bubble Speed, żeby złapać oceanidowe stwory, jest progres. Protip, pokonywanie potworów nie zwiększa procesu eksploracji, to było. Używanie krajo może, okej, dobra, to było. Nagrody Primogem, Endora, Mora i Heart of Spring. Teraz przejdźmy dalej, bo tu będzie ukończ eksplorację obszaru, aby otrzymać to serce wiosny, Heart of Spring, co nam się przyda w kolejnej części, która się nazywa Rodeia's Rage. I Rodeia's Rage to jest już to bezpośrednio ta jakby arenka oceanidowa deluxe. Będziemy mieli te kropelki
Heart of Spring i będziemy mogli zużyć to Heart of Spring albo 40 reziny, więc wiecie, no rezina jest na wagę złota momentami. I będziemy mogli przystąpić do działania, gdzie tutaj widzę, że niektórzy bohaterowie będą mieli specjalne bonusy. I wśród tych bohaterów jest Huta, na którą mnóstwo ludzi polowało, więc spora część z was ją ma. Kaczink! No wiadomka, no hello. I Ganiu, której bardzo żałuję, że nie posiadam. Lisa, Noel, Sinian, Fischl, Rosaria oraz Diona, czyli w moim wypadku to jest Fischl i Diona i no nie no, może jak się złamie, to będzie Rosaria. I co one tutaj będą miały? Hydro Resistance 30% i Energy Recharge 30%. Aha, czyli taki jakby bonus do tego, jak nasza drużyna funkcjonuje. I wśród nagród będą czekały na nas szmaty z expem, gorsze szmaty z expem i najgorsze szmaty z expem. Podczas tego wydarzenia wyzwanie eventowe Wściekłość Rodej zostanie dodana do areny Oceanida. Podróżni mogą wybrać, które wyzwanie chcą podjąć. Po rozpoczęciu wyzwania eventowego gra wejdzie w specjalny tryb wyzwania, w którym pauza i teleportacja zostaną wyłączone. Powiało grozą. Rodeja zademonstruje nowe ataki podczas wyzwania. Mam nadzieję, że zostaną one na stałe. Wciąż czekam, żeby dodali ataki z kostek z Hypostatic Symphony do kostek, bo liczę, że kostki się rozwiną. Przynajmniej na WL8 mogłyby być troszkę bardziej wymagające. Podczas walki na arenie pojawi się Faithful Rapids. Korzystanie z nich w sposób strategiczny pozwoli ci uniknąć ataku. Aha, czyli będą tak jakby kwiatki od Albedo, tylko wiry wodne nie od Albedo i wodne nie Geo, ale zasada ta sama. Okej. Po ukończeniu wyzwania eventowego użyj Heart of the Spring albo Original Raisin, aby zdobyć materiały expa, postaci i inne nagrody. Akurat spiłowałem mnóstwo szmat z expem na levelowanie bohaterów do Contending Tides, więc z chęcią przygarnę. W porządku, Paimon skończył wyjaśniać. Na razie. Paimon będzie miała dla nas więcej informacji do przekazania w przyszłości, więc do zobaczenia następnym razem. Okej, okay, podoba mi się to, taki słodki. Nie, czy ja chcę tą małą Rodeję? Nie jestem w sumie zainteresowany. Nie, Endorę, Rodeja to jest ta druga. Nie jestem w sumie aż tak bardzo zainteresowany, ale przygarnę, bo będą dawali. Najbardziej to mnie tu Primogemy interesują, oczywiście. Pamiętajcie oczywiście, że wciąż trwa Contending Tides i właściwie się kończy. Dzisiaj się pojawiła ostatnia arenka, więc jeżeli macie z tymi jakieś problemy albo idzie wam zbyt łatwo, to dajcie znać w komentarzu, bo zbieram sobie w głowie, mentalnie układam informacje na temat tego, jak ciężki jest ten event zdaniem, no, was, widzów, moich odbiorców, bo z tego, co słyszę od ludzi, z którymi siedzę i regularnie gram, to ich zdaniem jest bardzo, bardzo prosty, zbyt prosty, bo spodziewali się czegoś na poziomie kostek Hypostatic Symphony, tylko w wersji może jeszcze nawet cięższej, a to się okazuje, że to jest prostsze, poza jedną misją z tymi golemami właściwie nikt nie miał żadnego problemu, żadnego zająknięcia. Wszystko było robione przy pierwszym podejściu, co jest o tyle problematyczne, że to jest event, który miał przytrzymać naszą uwagę na dłużej, a ja codziennie w nim spędzam około 2-3 minut i potem zapominam, że on istnieje i dopiero następnego dnia widzę, że coś mi się świeci. Więc myślałem, że to zajmie moją uwagę na trochę i że będę musiał pokminić, poskładać specjalne drużyny i de facto tylko jedną kminiłem i składałem i to też zrobiłem bardziej na zasadzie. A może bym tak nie zmienił absolutnie nic, tylko wypił potkę, która zwiększa obrażenia od elektro, chyba wtedy byłem na elektroteamie. I poszło. I dzisiaj było dokładnie to samo. Zrobiłem podejście na tego lawaczurla lodowego, czy jak on się tam nazywa, i zabrakło mi minimalnie czasu, żeby go pokonać, więc jedyne co zrobiłem, to nażarłem się, żeby postacie były, no, z full życia i wypiłem potkę, która dawała obrażenia od ognia i poszedł gładko przy pierwszym podejściu. Więc stąd moje pytanie do was, czy macie z tym problem, czy nie. Ale takie pełne podsumowanie Contending Tides to spróbuję zrobić jutro i się zastanowić, jak się z tym czuję, bo jeszcze nie mam jakichś skrystalizowanych opinii, więc na razie zbieram wasze. Zanim pomkniemy dalej, wspomnijmy o Rosarii. Tutaj sobie wkleję z testu Rosarii, bo z Rosarią jest drobna drama z tego, co wygląda na to. Raz, podoba mi się strasznie i kusi mnie, żeby tą postać zdobyć do drużyny, bo się zastanawiam, bo pasuje mi do kilku drużyn i z chęcią bym ją przygarnął. Rosaria ogólnie podoba mi się, tym bardziej im dłużej mam z nią do czynienia. Na początku było takie mech, ale może być, potem było, no w sumie niekoniecznie, ale mogłaby być. A teraz jest takie, no kurka, kusi mnie trochę. Strasznie nie chcę, żeby mi Child wpadł, więc no, bo to mi zresetuje licznik, więc nie w tą stronę, w którą chcę iść, ale Rosarię bym bardzo przygarnął.
Nawet jeżeli faktycznie drama jest prawdziwa, a nie wydumana przez ludzi, a dramą jest fakt, że ludzie myśleli, że Rosaria będzie znacznie, znacznie mocniejszą postacią niż jest i wiele osób ją klasyfikuje jako B w tych klasyfikacjach internetowych, których ja się niezbyt mocno trzymam. Ktoś rzucał komentarzem w tym kierunku, dlaczego ja zawsze podaję, w jakiej grupie jest dana postać, choć to są klasyfikacje internetowe i można je o kant kuli rozbić, bo na dobrą sprawę, wiecie, to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo umowne. Wydaje mi się, że jest to ważne z tej perspektywy, że im wyżej jest coś sklasyfikowane, tym więcej ludzi myśli, wiecie, to jest takie placebo, życzeniowe bardzo myślenie. Jeżeli coś jest popularne i ludzie uznają, że to jest dobre, to wyszukują w tym coraz więcej rzeczy, które sprawiają, że to faktycznie jest dobre. Bo gdyby ludzie tak się skupiali na Amberce, jak się skupiają na, nie wiem, Benecie, to znaleźliby do Amberki jakieś fajne buildy. Ale tak się nie dzieje, bo wszyscy wiedzą, że Amberka jest słaba, więc ją zlewają. Jeżeli już wyciągnąłem przykład Beneta, to jest przykład bardzo dobry moim zdaniem, bo na samym początku, jak dorwałem Beneta i chwilę nim pograłem, to było takie, nie podoba mi się ta postać, nie podoba mi się, jak on wygląda, nie podoba mi się, jak się nim gra i nie wydaje mi się, żeby to była jakoś wybitnie mocna postać. Potem zanim zobaczyłem jakieś buildy na niego, to zobaczyłem, że on jest w klasyfikacji wrzucony do grupy S, a ja go wrzucałem do takiego słabego B, może C i było takie, okej, dobra, coś musiałem pominąć, czegoś musiałem nie zauważyć, coś musiało mnie przerosnąć. Potem jak wlazłem w staty Beneta i zacząłem analizować, to nie mogłem znaleźć, gdzie on jest tak naprawdę mocny. A chodzi o to, że w tłumaczeniu skilli Beneta, konkretnie tego jego heala, ulta i tych bonusów, jest bardzo niefortunnie użytych kilka sformułowań, które sugerują, że ten skill robi naprawdę coś innego niż faktycznie robi. Jeżeli dacie Benetowi jakąś dobrą broń czy coś, to on jest mega supportem. Więc mi prywatnie, konkretnie ta klasyfikacja pomogła zauważyć, że Benet, którego uznałem, to jest jednak postać, którą warto wylewelować i warto zrobić. Aczkolwiek nie trzymajcie się tego kurczowo, bo te klasyfikacje są, no i tyle, nie? Muszę po prostu w ten sposób działa mój mózg i mi jest tak wygodniej. Trudno mi powiedzieć, dlaczego za każdym razem zerkam, jaka jest klasyfikacja i to jest punkt odniesienia i sprawdzam, czy faktycznie się moim zdaniem zgadza, czy nie. No więc, Rosaria trafiła do grupy B, co się bardzo wielu osobom nie spodobało, a jak ją tak analizowałem, przynajmniej kiedy na becie była, to nie wydaje mi się, żeby to faktycznie była postać B, wydaje mi się, że to jest takie A, może troszkę słabe A. Problem jest w tym, że ludzie oczekiwali nie wiadomo jak bardzo super, hiper mocnej i kozackiej postaci, a dostali Rosarię, która wygląda jak wygląda, więc to zadanie spełnia, ale działa tak jak działa i tego zadania nie spełnia, bo oczekiwali drugiej Hutao tylko pod krajo, a to nie jest druga Hutao pod krajo. Stąd też mamy do czynienia, wydaje mi się, z faktem, że sporo ludzi zaniża jej rank i wpada do grupy B, bo robią na złość, bo im się po prostu czują się skrzywdzeni, że Rosaria nie jest tak mocna, jakby chcieli. No czego oczekiwali? Czterogwiazdkowa postać. Nie jestem pewny, czego do końca oczekiwali. Uwaga, będą spekulacje, będę rzucał na temat rzeczy, które może się pojawią, a może się nie pojawią w przyszłości, więc jeżeli ktoś nie jest fanem spekulacji, tudzież spoilerów, to może przeskoczyć jeden dalej, bo dziś będzie tylko jedna taka rzecz, więc nie będzie za dużo do skipowania. No więc zbliża się coś, co najprawdopodobniej będzie się nazywało Windtrace i to jest gra wchowanego w przybliżeniu. Problem jest w tym, że raz, ja na tą minigierkę nie zwracałem większej uwagi, głównie ze względu na to, że wydawało mi się, że co jak co, ale uwaga, dupnie... Nice, to było piękne. Nie wydawało mi się, żeby miHoYo faktycznie poszło w tym kierunku, że będą trzy aktualizacje z rzędu, w których będziemy mieli jakieś takie eventy złożone z minigierek. Dlatego myślałem, że co prawda jest to testowane w okolicach tych samych co bety do patcha 1.5, ale to się raczej nie pojawi w 1.5, bo byłoby naprawdę głupio mieć trzy aktualizacje z zapychaczami. Wiecie, to jest niejednokrotnie na odcinkach marudziłem na to, że czekam już na jakikolwiek content, nie musi to być nic dużego, ale żeby pchnęło nas w tym świecie w jakimś innym kierunku, żebyśmy mogli zobaczyć coś nowego, pokonać coś świeżego i w jakiś sposób wyjść z tej stagnacji, w której się znaleźliśmy. Najwyraźniej te wszystkie minigierki, które są testowane, były testowane wcześniej do aktualizacji 1.5, są na kolejnych betach do aktualizacji 1.5, więc to nie był przypadek i nie było testowanie przy okazji, to idzie w tym samym kierunku razem z housingiem i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu? O nie! Wow, zrzuciło mnie troszkę.
Nice! A jak chciałem złapać ten achievement za oberwanie piorunem, to nie dało rady. No więc, złe wieści są takie, że faktycznie wygląda na to, że te minigierki, które mają tam jakby nas zaangażować, żebyśmy razem pograli, tym razem bardziej w koopie niż mniej, faktycznie lecą. Myślałem, że to jest, wiecie, odwrócenie uwagi graczy od tych rzeczy, które w 1.5 mają być, ale wygląda na to, że nie, że kolejne testy potwierdzają, że to, co wyciekło, to jest faktycznie to, co ma być i że to nie był bait, tak jak ja się spodziewałem, że to są faktycznie rzeczy, które do gry trafią, ale nie w 1.5, tylko zostaną rozłożone. Trzeci raz! Więc jest to troszkę smutne i frustrujące. Nie jest to to, czego się spodziewałem i nie jest to to, czego ja bym chciał doświadczyć w aktualizacji 1.5. Ale jeżeli nie znudziły wam się wszystkie festiwale, jeszcze Lantern Red Festival, Windbloom Festival, to wygląda na to, że będziecie mieli więcej minigierek do ogrania po Primogemy i Korony, więc taka sytuacja. Przypominam, że trwa konkurs do najbliższej niedzieli. Możecie rzucać zgłoszenia na maila liseumaupa2.pl. Tytuł Liseł czyta. W tym mailu macie zawrzeć, oprócz danych kontaktowych na Discordzie, gdzie się będę mógł z wami skontaktować, opis, czy właściwie zachętę w moją stronę waszej ulubionej książki. Wybieracie książkę, która wam się mega, mega, mega podobała i piszecie w mailu, dlaczego waszym zdaniem ja powinienem tą książkę przeczytać. Wszystkie te maile przeczytam, wyjątkowo zwycięzca nie zostanie wylosowany, tylko przeczytam wszystkie odpowiedzi i wybiorę tego, kto mnie najbardziej przekonał do przeczytania jego książki. Przy czym sama książka jest dla mnie mniej ważna niż wasza zachęta. Niekoniecznie to musi być książka, która trafia prywatnie w mój gust. Wasza zachęta ma mnie zachęcić i to jest najważniejsze. Do zgarnięcia jest oczywiście jedna sztuka Blessing of a Welkin Moon, więc jeżeli chcecie przez najbliższych 30 dni od 11-12 kwietnia zgarniać po 90 primogemów dziennie i dostać 300 Genesis kryształów na starcie, no to jest konkurs dla was. Ta miejscówka do siedzenia została mi podesłana przez Hashi i szczerze powiedziawszy jest tutaj ekstra, głównie ze względu na tą burzę. Nie spodziewałem się, że we mnie walnie piorun trzykrotnie podczas jednego odcinka, siedząc na kamieniu i nie robiąc nic, więc to jest awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event, gdzie nagrody są jakie są, ale trwa też A Thousand Questions with Paimon i tutaj jest taka sytuacja, że wczoraj sobie przez przypadek skasowałem wszystkie maile, więc to jest bolesne, ale okej, chciałem skasować przeczytany mail, a nie wszystkie, no więc wow. Ale na dole w przypiętym komentarzu powinniście mieć link do tego szeregu zestawu pytań od Paimona i wydaje mi się, że to można robić codziennie, bo można było robić przedwczoraj i wczoraj, więc zróbcie to również i dzisiaj. I to jest tyle, co ja dzisiaj dla was mam, więc dziękuję wam za uwagę, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, do następnego, czyli najprawdopodobniej jutro i hej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. Ja muszę złapać coś na ból głowy, bo... Tak, mi łeb zaczął boleć, że masakra.